Gadające piksele. Tylko czemu nie ma mnie bardziej tutaj? Tu. Przypominasz? Siema, ja jestem Karme, założyciel kanału Gadające Piksele. I teraz w zasadzie mogę wam dopiero objaśnić, czy kanał Gadające Piksele jest prowadzony tylko przez jedną osobę. I tak, mocna podstawa. To pewnie się pokryje z przyszłymi pytaniami, ale wygląda to tak, że ja jestem reżyserem, montażystą, dźwiękowcem. Ja wybieram scenki, które mają być przygotowane na kanał. Zaczynamy z pytaniami. Piotr Kowalewski. Skąd się wziął pomysł na taką tematykę kanału? Pytanie do Q&A. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Skąd się wziął pomysł na taką tematykę? Przede wszystkim, zanim otworzyłem kanał Gadający Piksele, zajmowałem się już wcześniej fandubbingiem. Byłem w takich grupach jak Nanokarin, jak Hoshi Akari, co tam jeszcze było? Victoria Dub Studio, w której dalej jestem, gdzie mieliście kilka odnośników na kanał. Chodzi do tego mojego Dragon Balla. I co? I udzielałem się wcześniej tam tylko jako aktor. W końcu w Nanokarin podłapałem, może być, skille montażysty, dźwiękowca. I stwierdziłem, że to chyba dobry czas, żeby przejść na swoje. No i tak jestem tu. Dubbingowanie jest dla ciebie jak praca czy zabawa? Oj. Można powiedzieć, tak, przede wszystkim jest to zabawa, ale oczywiście, jak wszyscy, mam też marzenia. I fajnie byłoby z tego dubbingu mieć coś więcej, aniżeli tylko mały kanał na YouTubie. I fajnie byłoby jednak wejść na te szczeble profesjonalizmu, prawda? Pytanie drugie. Jeśli można spytać, znasz grę Watch Dogs? Nie znam. Nie jestem graczem. Mimo kontentu, który prezentuję na kanale, to jestem naprawdę niekumatym graczem. Trzy. Który z twoich filmików podoba ci się najbardziej? O kuźwa. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o tematykę, jest to Inner Peace. Będzie pewnie jakaś wstawka. Czy myślisz, że ja mam duszę, Genji? Ha! Nie chciałem cię niepokoić ani przeszkadzać podczas przemyśleń. Spytałem o opinię, bo sam nie jestem pewny. Scenkę, która najbardziej mi się podoba, nie będę wybierał przez pryzmat tego, jaki jest w nich humor, a bardziej tego, jak ja się pod względem aktorskim czułem, nagrywając ją. Bo jednak montaż to montaż. Każdy, kto siedzi trochę w montażu, wie, że to jest po prostu klikanie, uda się albo się nie uda. Nie, jestem amatorem, to są tam bardziej wyskillowane osoby, na pewno teraz się ze mnie śmieją. Ale chodzi o to, że w Inner Peace grałem Zeniatę i naprawdę to była jedna z pierwszych scenek na kanał, które nie były parodią. I to naprawdę mi się spodobało i mam nadzieję zrobić więcej tego typu materiałów na kanał. Dalej. Jaką grę lubisz najbardziej? Mówiłem przed chwilą, że nie jestem graczem, ale kiedyś miałem dłuższy epizod z League of Legends. Pozdrawiam ekipę z Nanokarin. Co do tego. I od czasu do czasu odpalę sobie Wiedźmina trójkę. Akurat fanem Wiedźmina jestem od najmłodszych lat i myślę, że to zostanie już oj długo. Właśnie z języka wykreowanego przez pana Sapkowskiego powstał mój nick, Karme. Pozdro dla kumatych. Umiesz chociaż trochę parkour? Nie umiem. Ile masz lat? W tym roku skończyłem 19 lat. Jezus, muszę te pytania poukładać. Czy dałbyś autograf fanowi, gdybyś spotkał kogoś w realu? To na pewno byłaby bardzo nieswoja sytuacja. Dopiero co wbiłem 20 tysięcy widzów na YouTube. I to pierwszy raz teraz pokazuję twarz dla was. Także czy ktokolwiek by mnie poznał? Nie wiem. Ale jeżeli ktoś naprawdę by tego chciał, jasne. W jakim programie robicie te animacje? I za to jestem bardzo wdzięczny mojej widowni, bo na samym początku miałem właśnie ten problem, że wszyscy myśleliście, że to ja robię te animacje. Ja mimo że wszędzie zaznaczam dubbing.pl, oddaję linki do oryginału. Myślę, że trzeba jeszcze chyba bardziej szczegółowo to zaznaczać, ale właśnie dziękuję widowni za to, że wszyscy prostujecie nowych widzów i mówicie, że ja zajmuję się tylko dubbingiem. Jednak nie chcę sobie przyskarbiać pracy animatorów, tak? Trzeba ich nagłaśniać. Wow. Dobrze, i teraz tysiące pytań. Tysiące. Tak, tysiące. Tysiące pytań brzmiało. Czy będzie Omnilix? Panie i panowie, Omnilix już za tydzień. Polski duch. Q&A. 1. Lubisz placki? Nie, kurwa, bez przesady.
Od ilu do ilu może ktoś występować do jednego dubbingu? Co znaczy od ilu do ilu? Ile masz lat? Ile masz lat? Ile mam lat? Już było. Lekarz. Lekarz ten od głowy. Gadające piksele. Więc pytanie. Czy kiedy kanał został założony, zaplanowane były popularność i sława, czy raczej amatorszczyzna dla zabawy? Tak jak mówiłem wcześniej, chociaż nie wiem jak to będzie pocięte. Na samym początku planowałem w zasadzie cały czas. To jest główny zamiar, że po prostu chcę się udoskonalać aktorsko, tak? Uważam się za aktora fan dubbingowego, zaznaczam fanowsko to wszystko robimy. I chciałbym kiedyś dojść do stopnia profesjonalizmu, jeżeli się oczywiście uda. A co, bez pracy do niczego tak w zasadzie nie dojdę. A kanał YouTube? Dobra sprawa, co? A jeszcze wracając do pytania, zaplanowane były popularność i sława. Fakt, kanał się trochę rozwija, ale czy... Popularność i sława? Popularność i sława... Nie wiem. Ile osób pracuje nad dubbingiem? Razem, wszyscy, jaka była maksymalna ilość? Powiem ci w skrócie, jeżeli chodzi o kanał Gadające Piksele, to reżyserem, czytajmy wszyscy opis, reżyserem jestem ja, czyli wybieram scenkę, którą chcemy zdubbingować, następnie dalej, jeżeli chodzi o ścieżka dźwiękowa, czyli tu nie chodzi o to, że wycinamy oryginalny dubbing z animacji, tylko wstawiamy krok po kroku każdy dźwięk, tak żebyście mieli lepszą jakość tego wszystkiego. Tym też zajmuję się ja. Trzecią częścią, jeżeli chodzi właśnie o zrealizowanie dubbingu, są dialogi, tak? Aktorzy nie nagrają nic bez dialogów. I tutaj właśnie mam niezawodną Latrin, którą pozdrawiam. Współpracuje ze mną od 2-3 miesięcy i żyje nam się naprawdę dobrze, mam nadzieję. I właśnie Lat. Ja jako, wracam do pierwszej funkcji reżysera, ja wysyłam do Latrin scenkę, którą chcę zdubbingować. Następnie ona przetwarza sobie właśnie angielski tekst, ogarnia wszystko co i jak, przepisuje, robi skrypty. Następnie tłumaczy to wszystko na język polski tak, żeby zgadzało się ze sylabami. Chodzi o ruch ust, tak? Ruch ust, tak zwane kłapy. Jedno słowo w języku angielskim ma 3 kłapy i musimy znaleźć słowo polskie, które też zmieści się w te 3 sylaby. Jeżeli wy piszecie, że bardziej pasowało słowo, które ma 5 sylab, raz da się to zrobić, raz tego się nie da zrobić. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby właśnie... Laterin robi wszystko, co w jej mocy, żeby dialogi były jak najbardziej dobre jakościowo, ale oczywiście jesteśmy amatorami, ciągle się uczymy. Są komentarze, które są właśnie wartościowe i nie. Te komentarze wartościowe wyjaśnią nam krok po kroku, co zrobiliśmy źle, ewentualnie są takim lekkim pchnięciem w odpowiednim kierunku i naprawdę za takie komentarze jestem ogromnie wdzięczny. One... Wiem, że coś zjebałem i dzięki wam, dzięki takim komentarzom wiem, jak się poprawić w następnych odcinkach. I o to chodzi, tak? Stworzyłem ten kanał, żeby się rozwijać. Bez krytyki, jak mam się rozwijać? Bez sensu. Wracając, ile osób pracuje nad dubbingiem? Razem wszyscy, jaka była maksymalna ilość? Ile osób pracuje nad dubbingiem? Jeżeli chodzi o zaplecze Gadających Pikseli, są to 2 osoby. Jeżeli chodzi o zaplecze techniczne Gadających Pikseli, są to 2 osoby, tak? Ale do tego dochodzą jeszcze aktorzy głosowi. W każdym materiale macie... W opisie każdego materiału macie listę, spis aktorów, którzy się udzielili w danym materiale. Jeżeli chodzi o aktorów, wszyscy znamy się z przeróżnych grup dubbingowych, grup facebookowych, grup discordowych. Wiemy o sobie tyle, że jesteśmy zajawkowiczami, że lubimy tworzyć dubbing i współpracujemy ze sobą. Na tym polega właśnie ta pasja. Fan dubbing. Robimy to wszystko fanowsko. Także jeżeli mamy podobne pasje, to czemu mamy się nie wspierać, tak? Gdybym ja sam nagrywał głosy do wszystkich postaci, kto by to oglądał? To byłoby nudne. Nudne. A dzięki właśnie chłopakom, dziewczynom, za każdym razem te materiały wydają się ciekawsze, tak? I właśnie, jeżeli jesteście ciekawi, kto grał daną rolę, to rozwińcie opis. Za każdym razem, kiedy ktoś udziela się u mnie na kanale głosowo, wrzucam jego nick w opis i obok nicku macie link, odnośnik do jego kanału, jego fanpage'a. Pytanie, ile dziewczyn, a ile chłopaków jest w waszej ekipie? Wróćmy się, jestem tylko ja i Latrin. Latrin jest dziewczyną. Pytanie, czy Itna zrobi więcej coverów z tej dziwnej bajki Undertale? Jakiej dziwnej bajki? Ej, gościu, nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale poproszę ją, żeby dała znać w komentarzu. Odznaczę to serduszkiem i może zadające pytanie do tego dojdzie.
I drugie pytanie. Pokażesz twarz lub czy będzie jakiś specjal z twarzą lub twarzami... Drugie pytanie. Pokażesz twarz lub czy będzie jakiś specjal z twarzą lub twarzami ekipy? Cześć. Oczywiście mam w planach nagrywać pewne specjale. Specjale, nie wiem co. Nie umiem, nie ogarniam. Mam zamiar przeprowadzać małe wywiady, może ze znajomymi aktorami głosowymi. Tak samo mam zamiar zrobić kilka odcinków z Latrin i mam nadzieję, że zgodzi się wtedy pokazać. Ale oczywiście też będzie zależało od was. Jeżeli będzie się chciało wam oglądać mnie, nas, to takie odcinki będą. Będą. Okej, kolejne pytanie. Ojoj, wujek Hanzo. Czy gram w Overwatcha? Jeśli tak, to kto jest moim mainem? Wujku. Muszę cię zmartwić. Wujku Hanzo. Hanzo i Łuk to Hanzo Bóg. Czuj gniew, gdyż Hanzo i Łuk to Hanzo Bóg. Moje pantalony! Nie, wiesz co, nie gram w Overwatcha. Wujku, powiedziałem wcześniej, albo może... Kurwa, jak ja potem te pytania? W każdym razie, nie gram w Overwatcha i co jest troszeczkę śmieszne, co? W końcu przez pewien czas na kanale było mówione, że to już nie są gadające piksele, a co? Gadający Overwatch? W każdym razie pomaga mi kilka osób, które znają się na Overwatchu i może dlatego te materiały nie wychodzą tak komicznie. Ale po tych wszystkich materiałach z Overwatcha mniej więcej już wiem. Może jak kiedyś uda mi się z kimś zagrać, ktoś będzie chciał ze mną zagrać, to a może coś pogramy. Może mi się spodoba i wtedy założę się, że Hanzo będzie postacią oraną przeze mnie. Oraną? Graną, bez urazy. Pytanie, jak wygląda przebiega nagrywanie dubbingów? W sensie, wszyscy zbierają się w jednym pokoju i każdy czeka na swoją rolę, czy jak? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o profesjonalne studia, to... kurwa, nigdy nie byłem w profesjonalnym studiu, ale jest kilka materiałów, i to na YouTubie, nie na YouTubie, gdzie... Pytanie, co skłoniło cię do założenia kanału na YouTube? Przede wszystkim chciałem się jakoś wyrwać z tych wszystkich grup dubbingowych, zacząć w końcu robić coś dla siebie, a nie tylko dla innych. I przede wszystkim, tworząc materiały dla siebie, chciałem się rozwijać, samemu non-stop nadzorować, co robię nie tak, co robię dobrze, co robię źle. A jednak w grupach dubbingowych to jest troszeczkę masówka, nie? Nie jesteście aż tak oceniani przez to wszystko. I tak właśnie wyszło. Na samym początku kanał realizowany był razem z Deshardem, który wydał za was dwie animacje. Później nasze drogi się rozeszły i teraz zostałem na kanale sam, ale idziemy prężnie do przodu, tak? Następne pytanie. Kto to Latrin i co robi jako dialogistka? Latrin to dialogistka i co robi jako dialogistka? Robi dialogi. Tak jak powiedziałem wcześniej, dialogiści zajmują się przekładaniem języków obcych na język polski, następnie dopasowywanie tego wszystkiego tak, żeby miało to sens i wpasowało się w ruch ust postaci. Kto robi dźwięk? Dźwięk robię ja, witam. Czy jakby ktoś się wam zgłosił do robienia autorskich animacji, to byście je dubowali? Jasne, jestem wielkim zwolennikiem autorskich animacji i bardzo chętnie bym się czegoś takiego podjął. Póki co mam mały konflikt? Konflikt? Nie. Zacząłem rozmowy z taką osóbką jak April Art Animation. Tak to się nazywa? April, pozdrawiam. Będzie jakaś animacja z jej strony na jej kanał i mam nadzieję, coś z tego się potoczy. Jeżeli jej współpraca ze mną będzie odpowiadać, to myślę, że stale będę nagrywał pod jej autorskie animacje. I co? To chyba wszystko. Wszystkie pytania przeleciliśmy? Tak. Okej, to było na tyle. Dzięki za obejrzenie, jeżeli materiał się wam podobał, przede wszystkim zostawcie coś po sobie, a być może zrobimy więcej tego typu materiałów. Jak widzicie, nie jestem, jak to się mówi, vlogerem? Chyba tak, ale dołożę wszelkich starań, żeby takie materiały wychodziły o jakiejś jakości i przede wszystkim zmienię tą kamerę. Pozdrawiam, na razie.